Jeżeli chodzi o mnie, to ja nazywam się Emilia Teofila Nowak i prowadzę to spotkanie autorskie z Klaudyną, ponieważ ja założyłam tę grupę. Jestem autorką książek, powieści obyczajowych z wątkiem romansowym, w tym Hotel Aurora i Grand Hotel Granit. No ale przede wszystkim od 10 lat prowadzę blog fabrykadygresji.pl. Ja kojarzę Klaudynę z sieci jeszcze, jak nazywała się kreatywą i w zasadzie istniała w mojej wyobraźni zawsze. Zawsze od kiedy ja jestem w internecie, to była tam też po prostu kreatywa. Teraz działająca jako Klaudyna Maciąg i pisząca również bloga pod adresem klaudynamaciąg.pl. Klaudyna jest copywriterką i content writerką, uczy jak pisać, wspiera firmy w strategii treści. No, jest solo przedsiębiorczynią, prowadzi swój własny biznes, no i jest też bardzo płodną twórczynią. Dzisiaj spotkałyśmy się, ponieważ takim pretekstem bezpośrednim jest premiera tej wypasionej książki Pisz, publikuj, działać i jak tworzyć skuteczne treści w internecie. Klaudyna dała czadu, stworzyła prawdziwe kompendium z ćwiczeniami na temat pisania kreatywnego, na temat pisania biznesowego, na temat budowania swojej marki osobistej w sieci i oczywiście również na temat tworzenia w ogóle. Mnóstwo tematów tu jest. Ja tylko powiem, że to nie jest pierwsza publikacja Klaudyny. Klaudyna stworzyła też świetnego e-booka dla początkujących transkrybentów oraz dziennik wieloletni. Dobry wieczór. Hello. Jak się masz dzisiaj? A wspaniale, jestem na świeżo po poprzednim spotkaniu, w którym też nawijałam o książce, o pisaniu, o tworzeniu, więc jestem cały czas w pozytywnym gazie i to jest bardzo dobre zakończenie tego dnia. Tak. Bardzo się cieszę. W takim razie pytanie na rozgrzewkę, jeszcze nie o książce, ale o tobie. Co dla ciebie jest w życiu ważne? O rany. Ale to i tak dobrze, że nie zadałaś mi jakiegoś dziwnego pytania, jak ostatnio na jednym live'ie dostałam pytania z gry planszowej, którą tworzyłam, słuchaj, a tam pierwszy uniwersytet, coś tam, o matko, ja byłam tak zestresowana, więc tak, nie zapytałaś, to dobrze, co jest ważne? No dużo rzeczy jest ważne, ale jak zawsze, jak wymieniam sport na pierwszym miejscu, to później jest takie obruszenie, no, że nie wymieniłaś rodziny i coś tam, ale pracowałam kiedyś z książką Dominika Juszczyka i Malwiny Angerman-Kowalskiej o talentach Galupa i tam jako główną wartość wymieniałam uczciwość. U mnie na pierwszym miejscu jest uczciwość, więc wychodzi na to, że skoro to jest moja najważniejsza życiowa wartość, to chyba to jest dla mnie najważniejsze w życiu, więc tak, to jest zasada, którą się kieruję w życiu, żeby być uczciwą nie tylko wobec świata, wobec innych, ale też wobec siebie, co jest chyba najtrudniejszym zadaniem, bo czasem lubimy się oszukiwać albo oszukujemy się, bo uważamy, że tak po prostu trzeba, bo tak nas wychowano. Bardzo fajnie było usłyszeć o tym, co ciebie napędza i sport też jest taką aktywnością, za którą ja osobiście ciebie podziwiam bardzo, ponieważ obserwuję głównie twój profil na Instagramie teraz i wiem, że wracasz ostro do formy teraz, ale nie było to takie łatwe chyba, ponieważ jakiś czas temu, nie wiem do końca ile, miałaś duży problem z nogą. A tak. Ja miałam prawie 2,5 roku temu operację kolana, po tym jak zerwałam więzadło i później powrót po pierwsze do formy, żeby normalnie się ruszać i powrót do wagi był dla mnie bardzo ciężki. Ja też pracuję z domu, ja piszę non-stop, siedzę za biurkiem, więc znalezienie czasu na ruch był dla mnie bardzo ważny i tak naprawdę dopiero teraz się motywuję do tego, żeby to zrobić, bo no nie młodniejemy, jak teraz składam życzenia znajomym z mojego rocznika, to im mówię, że przekraczasz granicę, połowę drogi do 70, bo mamy 35, i wszyscy pewnie mów. I wtedy sobie uświadamiasz, że, no, że jesteś w takim wieku i właśnie masz taki tryb życia, a nie inny, gdzie potrafisz siedzieć kilkanaście godzin przed komputerem, że ruch, forma są naprawdę bardzo ważne. Nie dla jakiejś tam, wiecie, super szczupłej sylwetki, czy dla nie wiadomo czego, ale po prostu, żeby się poruszać i nie zastać się z kręgosłupem przy tym krzesełeczku tutaj. No właśnie, bo ty jesteś osobą, która po części z powodu pracy żyje przy biurku, ale ma też życie rodzinne, ma też życie towarzyskie, no i jeszcze tyle treści stwarza. Czy mogłabyś tutaj zdradzić kulisy takiego
fantastycznego zarządzania czasem, być może to jest talent Gallupa, który się nazywa, nie wiem, obrotność, ale jeżeli mogłabyś taki rąbek tajemnicy tutaj uchylić, jak mniej więcej sobie planujesz czynności będąc solo przedsiębiorcą, to myślę, że to będzie bardzo pomocne. Okej, to mam teraz nową rutynę. Wiem, że używanie słowa rutyna w tym kontekście jest nie do końca prawidłowe, jestem polonistką, ale dobra, przymknijmy na to oko, że zaczynam dzień, myślałam, że to niemożliwe, ale o 6.15, normalnie to była 7, i zaczynam od zimnego prysznicu, takiego lodowatego. Widziałam na Twitterze ostatnio newsa, że to wystrzeliwuje dopaminę, być może tak jest, bo mam potem super dużo energii, odpalam jedną i tą samą piosenkę, za każdym razem myślę, że moi sąsiedzi już mam po prostu tego dosyć, bo nie dość, że odpalam tę piosenkę, to jeszcze drę się pod tym prysznicem, sorry. Ale to mnie tak napędza do działania, od razu mam więcej energii. Później robię szybki trening, taki taneczny, żeby się rozruszać, no i zaczyna się tryb, śniadanie, śniadanie z córką, śniadanie do szkoły, spacer do szkoły. To mi bardzo dużo daje, to, że ja idę z córką do szkoły, robię wtedy 4000 kroków minimum, tak wracam trochę bardziej okrężną drogą, to mi wprawia mi ciało w ruch po prostu. I to też mnie napędza do działania. Często słyszę, że ludzie, którzy pracują z domu, żeby mieć poczucie, że wyszli do pracy, to wychodzą dookoła bloku zrobić sobie okrążenia, ubierają się ładnie jak do pracy. No i mnie też to dużo daje, to, że właśnie zaczynam dzień od pójścia, gdzieś rano wracam już po odprowadzeniu ze szkoły, to jest godzina 8 i od razu siadam do pracy. I ja pracuję między innymi w wirtualnym coworkingu. Wirtualny coworking stworzony przez Natalię Dołżycką, to jest taka wirtualna przestrzeń, gdzie spotykają się nie tylko solo przedsiębiorcy, ale też twórcy internetowi, także też osoby pracujące na etatach, które po prostu potrzebują widzieć innych, jak pracują. I ja wcześniej myślałam, że to jest w ogóle jakiś absurd, że co to w ogóle za pomysł, a okazuje się, że to super działa. Po pierwsze, my sobie meldujemy, czym się zajmujemy i czym się później z czego u siebie się wyspowiadać. I to jest bardzo motywujące, że siedzi 20 osób i ty widzisz, a mnie czasem myśli uciekają na Twittera, do dyskusji wokół piłki nożnej. No, sorry. I jak ja tam siedzę głową na tym Twitterze i widzę, że ludzie pracują, to mam takie, a później im powiem, że przez godzinę to siedziałam na Twitterze. Więc mam taką blokadę w głowie, że inni pracują, to ja też pracuję. I to mi bardzo pomaga właśnie zachować ten, nie wiem, jakiś balans psychiczny, bo bardzo źle już się czułam z tym. Ja ogólnie lubię swoją samotność, ale bardzo źle się czułam z tym, że cały czas pracuję z domu, bez ludzi. Ta piosenka to jest Happy z Minionków. Ona jest pierwsza na playliście, tu odpowiadam na pytanie z Facebooka, ona jest pierwsza na playliście Cold Shower na Spotify'u, no więc ona zawsze u mnie leci. No i tak już mam. I Boże, zapomniałam, o czym mówiłam. Tak, że pracuję w tym wirtualnym coworkingu. I to jest czas na pracę głównie dla klientów. I ja to dzielę właśnie w ten sposób, że zaczynam od pracy dla klientów, czyli to są zlecenia copywriterskie, ja prowadzę social media niektórym firmom i na tym się koncentruję. Dopiero potem mam czas dla siebie. Dla siebie, czyli dla swojego Instagrama, dla swojej marki osobistej, swój newsletter, podcast i tak dalej, bo priorytetem jest dla mnie praca po prostu zarobkowa dla innych, a budowanie własnej marki jest późniejszym elementem działania. Staram się nie pracować już wieczorami, natomiast teraz pracuję nad nową publikacją, no i niestety to się wiąże u mnie z tym, że muszę pisać wieczorami, bo nie mam kiedy pisać. No kiedy? Musiałabym po prostu siedzieć cały dzień przed tym komputerem, a kiedy moje dziecko wraca ze szkoły, to ja chcę spędzić z nią trochę czasu, a też ma, wiecie, napięty grafik, bo tu mecze piłkarskie, treningi piłkarskie, kolejny trening, kolejny mecz i tak dalej, więc tak spędzamy ten czas razem, no i dopiero wieczorem po prostu jeszcze sobie piszę. No i tak to się rozkłada. Teraz mam taki trochę zaburzony harmonogram, są egzaminy ósmoklasisty, więc dzieci nie chodzą do szkoły. I tu jest bardzo fajny system, jaki wprowadziłyśmy z jedną z mam, z jej klasy, że raz jej córka jest u nas cały dzień, one się bawią i po prostu zajmują się same sobą i wtedy ta druga mama ma po prostu wolną chatę, a innego dnia moja córka idzie tam i one tam spędzają czas. Super to jest, bo po pierwsze te dzieciaki się nie nudzą, spędzają ze sobą czas, a nie, no, jeśli moja córka spędzi tu wakacje całe ze mną w domu, to ona będzie siedzieć trochę przed telewizorem, trochę przed konsolą, trochę będzie czytać, bardzo lubi czytać, ale jakie dziecko będzie 8 godzin siedzieć z książką, no umówmy się, więc przed te ekrany też będzie siedzieć, co nie jest zdrowe, nie mam podwórka, żeby sobie mogła iść zagrać w piłkę sama ze sobą chociażby. Więc fajny jest taki układ. Dogadać się z kimś, że dzielimy tę opiekę, bo skoro i tak pracujemy z domu, to jest dla nas super układ. Wróćmy do początków. Jak zaczęła się twoja przygoda z copywritingiem? Bo ja wiem tylko tyle, że postanowiłaś jako dziecko, że będziesz się utrzymywać z pisania i tak właśnie jest. Ale jak wyglądała ta droga cała? Ojejku, a jak daleko
wstecz mamy sięgnąć. Nie wiem, wydawałam pierwszą gazetę, mając tam 8 czy 9 lat i handlowałam ją wśród znajomych. I to było super, bo robiłam ją z koleżanką z klasy, a jej tata miał Xero. I nam robił to za darmo, więc super deal, po prostu zarabiałyśmy na tym czysty pieniądz. Ale tak, samym copywritingiem zajęłam się, mając lat 14. I to był czas, kiedy ja jeszcze nie wiedziałam, że istnieje taki zawód jak copywriter, bo no, kto nam w szkołach mówił, że bądź copywriterem? Do tej pory ludzie się pytają, co copy co? Writer? Coś tam? Writer? No, nieważne. I tak, miałam 14 lat, postawiłam wtedy stronę internetową dla firmy moich rodziców, zapełniłam ją tekstami i to była moja pierwsza pozycja w portfolio, żeby móc uderzyć do jakichś tam innych firm w mieście, które też potrzebowały stron internetowych. I to było 21 lat temu, matko. No to wtedy internet, możecie sobie wyobrazić, wyglądał zupełnie inaczej. Ja te strony robiłam w Paincie i w notatniku. W notatniku HTML, podstawy HTML-a zrobiłam na kurs HTML.pl i po prostu stawiałam im te strony super prymitywne, ale bardzo przydatne wtedy, żeby pokazać ofertę firmy. Pisałam dla portali z dziennikarstwa obywatelskiego, czyli tam różne tematy miejskie, dla portali poświęconych piłce nożnej, angielskiej i lokalnemu sportowi. No i tak się zaczęło to moje pisanie. Później już wykonywałam zlecenia dla klientów. Było też prowadzenie for internetowych, które wtedy prawdziwy boom przechodziły. Dopiero z czasem, wydaje mi się, że gdzieś dopiero jak byłam po 20, gdzieś w czasach studiach, zaczęłam tworzyć takie no, prawdziwe copywriterskie teksty, prowadzić blogi dla firm, tworzyć właśnie teksty na takie super profesjonalne strony internetowe, a nie to co na początku. No ale tak, cały czas gdzieś żyłam z tego pisania i to był taki fajny dla mnie element dodatkowego zarobku, bo ja w czasach studiów poszłam pracować do kina, ale tam się zarabiało 4,70 za godzinę. 4,75, no to ile, 400 zł w dobrym miesiącu zarobiłam i okej, kupiłam sobie za to pierwsze Adidasy, których się niedawno pozbyłam po 14 latach, ale naprawdę były dobre ze Stanów sprowadzane. Kupiłam pierwszy, nie wiem, jakiś tam prezent dla mojego bratanka, który dopiero co się urodził, więc no, działo się dużo takich fajnych rzeczy, ale te pieniądze zarabiane na tym copywritingu, myślę, że nie do końca legalnie, no bo jak miałam 14 lat, to dobrze, jak oni się. Miałam konto wieńkie, po prostu od 13 roku życia można było mieć. Więc no tak to się zaczęło i cały czas tym pisaniem żyłam. Ja jako dziecko myślałam przede wszystkim, że będę pisarzem, pisarką, albo dziennikarką. Miałam iść na studia dziennikarskie, było we Wrocławiu, był kierunek dziennikarstwo sportowe i ja nim marzyłam, nie poszłam, chłopa poznałam i zostałam tutaj w mieście z miłości. No ale to też się dobrze skończyło moim zdaniem, bo ta uczelnia tam nie cieszyła się później jakąś dobrą sławą, więc skończyłam polonistykę w Częstochowie, cały czas pisząc, no i jednocześnie później już pracując dla wydawnictw też, a to się zaczęło od bloga, więc zaczęłam prowadzić bloga i on mi otworzył drzwi do kariery wydawniczej. Czy możesz powiedzieć więc, że to życie z pisania to jest jak spełnione marzenie? No jest. No ja myślę, że zawsze o tym marzyłam. Na przykład marzyłam o papierowej książce. No mam właśnie papierową książkę, ale to jeszcze nie jest to, bo ja mam, no właśnie, chciałam pokazać, a ja w ogóle złą stronę pokazałam. Chciałabym wydać powieść, przede wszystkim to będzie wtedy to spełnione super marzenie takie z dzieciństwa, żeby wydać powieść i scenariusz, chciałabym dokończyć scenariusz, nad którym pracuję i zobaczyć go na ekranie, to by było cudowne, więc tak spełniłam marzenie, bo żyję z pisania, ale cały czas mam jakieś nowe pomysły na siebie, żeby jeszcze popychać to dalej, znowu te talenty Galupa gdzieś tu może wyjeżdżają, bo ja tam mam osiąganie i mam tam rywalizację i aktywatora, więc ja cały czas potrzebuję nowych szczytów, co też jest problemowe, bo to mi Dominik Juszczyk, specjalista Galupa, wyjaśnił na jednym ze szkoleń, że ja muszę dać sobie czas na cieszenie się tym. Czyli teraz wydałam książkę, powinnam mieć czas na cieszenie się tą książką, a nie znowu lecieć, żeby wydać kolejną, napisać kolejną, zrobić coś nowego. No i staram się tak zatrzymać na moment, żeby chociaż trochę pocelebrować te sukcesy, bo to są sukcesy, które mnie bardzo cieszą, a które czasem sprawiają wrażenie, że no... Udało ci się, bo zrobiłaś to, bo znacznie na tym, więc to było takie proste. A to nie jest takie proste i też muszę umieć to doceniać. Każdy powinien umieć siebie doceniać za pracę włożoną w coś, nawet jeżeli to jest praca przyjemna, bo pisanie jest dla mnie przyjemne. Trzeba o tym po prostu pamiętać. Dzisiaj ja na przykład publikowałam na Instagramie pytanie o to, co nas blokuje w pisaniu. No i tam były osoby, które mówią, że blokuje mnie to, że nigdy nie znajdę wydawcy. Jeszcze nie napisałam, ale boję się, że nigdy nie znajdę wydawcy. Blokuje mnie to, że nie wiem, nie czuję się dostatecznie dobra, że nie zrobiłam całego researchu i tak dalej, i tak dalej. Blokują nas bardzo różne rzeczy, które sprawiają, że my stoimy w miejscu, bo ten perfekcjonizm jest jak ta smoła, która nas tak osadza w jednym miejscu. A ja jestem osobą, która po prostu ma to gdzieś. No, zakładam, że jestem na tyle, nie wiem, dobra w tym, co robię, czy czuję się na tyle pewna
wobec samej siebie z tym, co robię, że zrobię ten krok, nawet jeżeli ktoś mnie później skrytykuje, to ja mam miliony niedokończonych projektów, to i tak je robię, bo jeżeli z nimi nie ruszę nigdy, no to nigdy do niczego nie dojdę. Żeby wygrać, trzeba grać, więc to te hasła z tej reklamy Lotto to po prostu nie biorą się z niczego. Gdzie według ciebie lub od kogo też można nauczyć się szybkiego, sprawnego pisania? Okej, to myślę, że tutaj warto się nauczyć od podstaw po prostu budowania nawyków. To jest bardzo ważne, że zaczynasz budować w sobie nawyk regularnego tworzenia. Między innymi dlatego Dziennik Wieloletni okazał się takim sukcesem, moim zdaniem, bo tak też wnioskuję z rozmowy z klientkami, które go kupowały, że one miały do wypełnienia odpowiedź na jedno pytanie. To zajmuje ci minutę. I nagle odkrywasz, że umiesz zbudować nawyk właśnie z tej jednej minuty, gdzie ci się wydawało, że masz słomiany zapał, że nie jesteś w stanie tego zrobić. A tu właśnie wypracowujesz w sobie jeden nawyk, który się przeradza w coś większego i w taki pretekst, żeby zadbać też o siebie. I na przykład zaczynało się od tej minuty z dziennikiem, a później, a to ja jeszcze przez 15 minut poczytam książkę, a dotąd byłam matką, która wieczorami po prostu sprzątała dom i nie miała czasu dla siebie. Więc to są super elementy, kiedy zaczniesz wypracowywać ten nawyk. Ja bardzo polecam właśnie nawyk regularnego pisania wypracowywać po prostu codziennie pisząc i to może być jedno zdanie w pamiętniku chociażby, ale niech to będzie to jedno zdanie. Gdzieś chyba u Arleny widziałam na temat nauki języków, tak? Że codziennie, chociaż cokolwiek, zrób dla tego języka, przepraszam, cokolwiek. I ja też to stosuję, bo na początku sobie na przykład narzucam 15 minut serbskiego. No nie, czasem to będzie 5 minut, ale to nadal jest 5 minut, które w skali miesiąca jest czymś więcej. Więc tak, zaczynajmy od podstaw, właśnie od budowania nawyków. Jeżeli chodzi o pisanie, to tak, moja książka będzie dobrym materiałem na to, żeby właśnie się nauczyć pisania od podstaw, bo ja ją pisałam z myślą o osobach, które na przykład budują swoją markę w sieci, ale... Kurde, ładnie reklamujesz, muszę cię później wyciąć z tego i puszczać w reklamach. I które nie są copywriterami, a nie stać ich na copywritera na przykład, a chcą się nauczyć jakiejś umiejętności. To jest zresztą też o tyle ważne, że może cię być stać, ale ty na przykład nie wiesz, co sprawdzać u takiej osoby, która pisze dla ciebie. Znaczy ona na pewno, nie wiem, dociera z tym komunikatem do właściwej grupy odbiorców, nie znasz się na tym, to nie wiesz, co ona tam tak naprawdę napisała. Więc warto się rozwijać, tak polecam tę książkę. Bardzo polecam też Przyczepne historie, to jest taka książka braci Hitów w pomarańczowej okładce. Ona jest z kolei o storytellingu, o budowaniu opowieści. Cudowna książka, z której nauczysz się tego, jak tworzyć historie, które zostają ludziom w głowie. Ja w ogóle powoływałam się na jeden z przykładów w mojej książce, gdzie przywołuję bardzo żenującą opowieść z mojego życia, kiedy kąpałam się w kałuży przy stadionie żużlowym i to jest po prostu jedna z moich życiowych kompromitacji. No i to jest historia, jeżeli wam ją dzisiaj opowiem, tak właśnie, była wielka kałuża przy stadionie Włókniarza Częstochowa, ja się w niej kąpałam, mając tam, nie wiem, 8 lat, a ludzie rzucali mi puszki, ja im te puszki oddawałam. No to jest historia, która będzie z wami siedzieć, pomyśleli, Boże, jaka to była wariatka jako dziecko. A jakbym wam opowiedziała, czym jest sport żużlowy i z jakimi zasadami on się wiąże, no to za dwa dni zapomniecie, jakie tam były kaski, a ile minut trwa to, a ile to tamto, bo to jest właśnie ta historia, która z tobą zostaje i jest tam coś interesującego. No i tego się nauczymy z Przyczepnych historii i bardzo, bardzo polecam. Pierwsze pytanie, a co pani lubi robić, jak nic pani nie musi robić? Jak nic nie muszę robić, to nic nie robię. Zdarza mi się po prostu włożyć słuchawki i odlecieć z muzyką. Uwielbiam po prostu zatracać się w muzyce. No ale tak poza tym, no to moje zainteresowania sportowe, czyli pójść na mecz i się powydzierać. To jest w ogóle ciekawe, bo ludzie mają cię za bardzo poważną osobę, ze względu na to, czym się zajmujesz. A potem widzą na Instagramie, że ty wieczorem ścigasz się w wyścigach na konsoli, albo idziesz na mecz i się tam drzesz w szaliku. I później mam takie... No ja myślałam, że jesteś poważniejszą osobą. No ty nie myślałaś, no sorry, no mam też swoją prywatną osobowość, która nie ma nic wspólnego z moim życiem zawodowym, a może ma, tylko po prostu ja, no to się tak przenika, no jestem sobą i tu. I zresztą nawet czytałam wczoraj recenzję mojej książki, gdzie ktoś mi napisał, kurczę, tam jest poczucie humoru i ta osobowość właśnie zawarta. No i to jest w moim pisaniu też widoczne najwyraźniej, więc tak, jak nic nie muszę robić, to odpalam konsolę, idę na mecz albo oglądam powtórki meczów. Zdarza mi się iść na mecz i wrócić i oglądać powtórkę meczu, który właśnie widziałam na żywo, więc no tak, takimi rzeczami się zajmuję. Dużo ostatnio trenuję, bardzo dużo frajdy mi sprawia trenowanie właśnie takie na luzie kanapowe, dywanowe, przepraszam, to się mówi, takie dywanowe treningi, no bo ja się nie nadaję do tego, żeby pójść na siłownię, bo nie mam po prostu czasu, żeby latać gdzieś tam po siłowniach. No i ten ruch odkryłam, że właśnie jak wszedł mi w nawyk, to nagle zaczął być fajny.
co wydawało mi się kosmiczną abstrakcją, bo na przykład po operacji ja regularnie chodziłam na fizjoterapię, no i ćwiczyłam w profesjonalnym gronie, na profesjonalnym sprzęcie i to było dla mnie strasznie frustrujące. No, oczywiście, no bo to był przymus, tak jak nie lubiłam lektur szkolnych, a miałam zawsze 6 z polskiego, tak? Gdzieś jak leży ten przymus, to jest niefajne, a jak wypracowałam nawyk codziennego ruchu, no to już jest super dla mnie. No ale zdarza mi się właśnie też nic nie robić i nie mieć w ogóle wyrzutów sumienia z tego powodu, choć niektórzy uważają, że nie wolno leżeć i się gapić w sufit. A ja leżę i się gapię i trochę muzyki, jest super. Mam nadzieję, że, bo dla mnie osobiście jest to jedna z najbardziej inspirujących wypowiedzi i mam nadzieję, że też dla innych będzie, bo nic nie robienie jest po prostu ważne dla naszego dobrostanu psychicznego. To prawda. Kolejne pytanie. Co jest dla Pani w tej pracy najprzyjemniejsze, a co najtrudniejsze? Dobra, zacznę od tego, co jest najtrudniejsze. Zdarzają mi się trudne zlecenia, to znaczy ja teraz nie przyjmuję już nowych zleceń, bo pracuję tylko ze stałymi klientami, no ale na przykład pracowałam kiedyś nad, to było przepisywanie książki, starego wydania jakiejś książki, czy transkrypcja też dla tego samego wydawnictwa, no i się okazało, że te treści były antysemickie. W pewnym momencie się zorientowałam i miałam takie, już więcej nie będziemy współpracować. Pisałam raz zlecenie dla to była firma produkująca taśmy, no jakieś takie taśmy do rzeźni. I ja dla nich robiłam przemówienia, specjalizuję się między innymi w przemówieniach i w pewnym momencie, jak już doszłam do tego, czym oni się zajmują, to miałam takie mięsa i generalnie to nie jest moje środowisko, więc nie czułam się z tym najlepiej, no i to było takie ostatnie zlecenie, teraz bardziej zwracam uwagę na to w ogóle, co to za firmy się do mnie zgłaszają, więc po prostu trudne zlecenia bywają, bardzo rzadko mam trudnych klientów, w zeszłym roku z okazji 3 maja, tak, 3 maja przygotowywałam przemówienie polityczne, no i rozmawiałam z sekretarką pana i się okazało, że on to chciał bardziej pompatyczne, a takie nawiązujące do historii powstania tam, tej konstytucji, no i musiałam całe napisać od nowa. To była jedna rzecz, gdzie musiałam po prostu zrobić coś od zera znowu, no więc to są takie czasem komunikacyjne błędy, które wynikają z tego, że czegoś nie dogadamy, no i później trzeba coś poprawić, to jest trudne. Trudne jest też to, że pracuję z domu, więc muszę oddzielać pracę od życia osobistego, a ja tutaj po prostu żyję, tak? Żyję w tym miejscu, to jest moja przestrzeń biurowa, to jest wnęka w kuchni, ja mam bardzo małe mieszkanie, ale udało nam się wydzielić tę małą wnękę, która jest super, jest taką bezpieczną przestrzenią dla mnie, ja tutaj tylko pracuję. Jeżeli chcę wieczorem coś napisać, co nie jest zawodowe, czyli na przykład nie jest to mój przyszły e-book, to powieść piszę na laptopie, w innym pomieszczeniu. Staram się po prostu unikać siedzenia tutaj non-stop, żeby to miejsce rzeczywiście kojarzyło mi się z pracą, bo ciężko jest zachować balans między pracą a życiem osobistym, kiedy ten komputer tak patrzy na ciebie, że w sumie mogłabyś jeszcze popracować, bo masz pełną godzinę, tak? Bo zawsze to kusi. To będzie powieść z jakiego gatunku? Mam kilka rozgrzebanych projektów, ale to, nad czym pracuję obecnie, to jest powieść oparta na scenariuszu, który jednocześnie tworzę i to jest... Jakby to był film, to byłby to dramat psychologiczny, więc no w ogóle to nie dotknąłem. Tak, to będzie dosyć trudne, to jest też kwestia poradzenia sobie z jakąś traumą i odniesienia się do niej w literaturze. Gdzieś kiedyś słyszałam, że każdy autor w pierwszej książce daje dużo z siebie, staram się nie dać aż tak dużo tam z siebie, no natomiast jakieś tam osobiste wspomnienia są tu przemycane, a to się wiąże między innymi z tym, że bohaterka ma problemy psychiczne i potrafię się do nich odnieść osobiście i no wychodzi nam z tego właśnie taki dramat. Dramat, ale no nie wiem, czy będzie pokrzepiający. Jeszcze nie wiem, co się wydarzy. Ale będzie ciężko. Ciężki kaliber. Mhm. Myślę, że twoja osobowość jest bardzo pokrzepiająca, to może książka nie musi. Niemniej chyba w sumie dobrze pisać o tym, na czym się człowiek zna, a nie wymyślać totalną abstrakcję, w której by się pogubił, prawda? Tak, to widać często w powieściach młodzieżowych pisanych przez dorosłych, że my mamy wyobrażenie młodzieży, która jest taka albo w złą stronę, albo w dobrą stronę. Na przykład ja bardzo zawsze lubiłam książki Ewy Nowak, na przykład serię Wszystko tylko nie mięta, ale zawsze mam z nią problem. Te dzieci uwielbiają czytać, słuchają Jacka Kaczmarskiego, mają takie relacje rodzinne. No, to jest bardzo idealistyczny obraz młodzieży. Jakie cechy charakteru i osobowości są Pani najbardziej pomocne w tym, co Pani robi? Jakie cechy osobowości pomocne? Myślę, że jestem osobą dobrze zorganizowaną i to jest bardzo ważne, bo
ja sprawiam wrażenie, wiem, że dużo osób takie ma wrażenie, że moja doba trwa tak 2 razy więcej niż innych, bo bardzo dużo rzeczy robię i wkładam je tam, no ale to jest kwestia tego, że staram się dobrze rozplanować wszystko, co mam do zrobienia, ale i tak z czegoś rezygnuję i jestem tego świadoma, czyli jak teraz więcej trenuję, to mniej się uczę języków na przykład. I to jest naturalne, że nie da się robić wszystkiego, co by się chciało, no chyba, że ktoś nie ma żadnych zainteresowań, no to no dobra, życie jakoś wtedy płynie, ale ja mam dużo i muszę sobie balansować, że nie wiem, 1 godzina angielskiego w tygodniu musi mi wystarczyć, nie robię nic więcej do nauki tego języka, poza tym, że seriale tam oglądam w oryginale na przykład. Jeżeli interesuję się sportem, no to pójdę na mecz, ale na przykład w tygodniu już nie oglądam 5 kolejnych, no z czegoś trzeba zrezygnować. Hej dziewczyny, na ty. Klaudyna, a co myślisz o empikowym wsparciu dla self-publisherów? Jesteś i selfką i wydajesz z wydawcą, więc masz porównanie. Moim zdaniem self-publishing empik okaże się game changerem naszego rynku wydawniczego. O kurczę, to jest bardzo obszerny temat, bo ja po pierwsze obserwowałam Amazon KDP, czyli to wydawanie też tam na życzenie w Stanach i to się bardzo dobrze rozwija, w sensie jest super rozwinięte, ale też rynek amerykański ma swoją specyfikę. To znaczy pozytywne jest to, dzisiaj nawet dyskutowałam o tym z jedną z osób u mnie na Instagramie, która mówiła, że boi się, że nie znajdzie nigdy wydawcy, no to i mówię, okej, otwiera się taka nisza na rynku i może będziesz mogła z tego skorzystać. Więc to jest fajne dla osób, które są zdolne i będą chciały wydać swoją książkę, a przez rynek wydawniczy nie mogą się przebić, chociażby. Jednak w drugą stronę jest to tyle problem, mamy teraz dużo książek, tak zwanych hitów Wattpada, które czytałam, kilka takich książek i tam wydawcy, kierując się tym, że one są super popularne w internecie, trzymają się tylko tego i na przykład nie inwestują w redakcję. To jest straszne, że robi się krzywdę tym młodym autorkom, że nie robi się redakcji książek. Dla mnie to jest skandal po prostu, bo skoro one są hitem tego Wattpada i mogą być hitem Empiku potem, to dlaczego nie doinwestujesz tych kilkuset złotych w redakcję porządną, która sprawi, że te dziewczyny później będą kimś bardziej znaczącym na tym rynku, a nie tworem z internetu, który bez korekty, bez redakcji te książki wyglądają tragicznie. I tak, jest ryzyko, że właśnie Empik będzie wypuszczał takie książki, tak, jeżeli to będzie druk na żądanie, jeżeli nie będzie miało znaczenia, czy mamy wydawcę, czy nie, no bo nie będzie miało, no to jest ryzyko, że pojawi nam się dużo właśnie bardzo słabych książek i to już pali licho. Problem jest też taki, że jeżeli ty wydasz słabą książkę, a masz teraz bardzo łatwą możliwość zrobienia tego, a nie masz silnej psychiki, to ty się możesz po prostu załamać krytykom, nie jesteś gotowy na to, jaki będzie odbiór tego, albo na to, że ta książka nikogo nie zainteresuje i dla wielu osób to też będzie trudne. Po prostu zaakceptować to, że tak się dzieje. Trzeba by się bardzo uodpornić na ewentualne konsekwencje tego. Ja się bałam krytyki książki, jeszcze żadnej nie dostałam, ale pamiętam, że jak ją wydawałam, to miałam takie poczucie, kurde, boję się, jak ja zareaguję, jak będzie coś nie tak. No ja mam niby mocną psychikę, ale też musiałam nad tym bardzo pracować, więc potrafi mnie coś jeszcze gdzieś tam zaboleć. I no jeżeli rynek zaleje się słabymi książkami, no to nie będzie to z korzyścią dla rynku, ale jeżeli są osoby naprawdę zdolne, które nie potrafią się przebić do wydawnictw, bo jak masz miliony propozycji wydawniczych, to tak naprawdę nie wszystkie są czytane, a czasem skreślasz po jednej stronie, no to dla tych osób może być fajne, pod warunkiem, że one na przykład budują swoją markę już, czyli będą miały grupę odbiorców, bo jeżeli ktoś wyciągnie tekst z szuflady, a nikt go, nie wiem, nie obserwuje w tych mediach społecznościowych chociażby, no to nie jest głupie, że te media społecznościowe służą naszej promocji, również autorów, więc możesz być zdolny, a i tak się nie przebić i to jest ten problem, ale uważam, że fajna, to jest fajna, dobra opcja, że coś takiego będzie, mogłabym na przykład swojego e-booka w tej chwili wydać na żądanie właśnie w ten sposób, jak ktoś by miał ochotę mieć go w wersji papierowej, no i to jest ciekawa opcja dla mnie, więc bardzo jestem ciekawa, jak to się rozwinie. Właśnie obserwuję te i krytyczne, i pozytywne głosy. No i zobaczymy, jak będzie. Jak budować markę osobistą w sieci? Okej. Okay. Powiedzmy na przykład jako autor, czy jako twórca, jako ktokolwiek, najpierw musisz wybrać miejsce, w którym chcesz zaistnieć. I ja zawsze polecam zaczynać od, po pierwsze, strony internetowej własnej z blogiem. Ja jestem wielką fanką blogów i uważam, że one są nam bardzo potrzebne. Jeżeli to jest strona firmowa, strona marki, to żeby ktoś do niej dotarł, to ona musi być regularnie aktualizowana. A jak to zrobić najlepiej? Właśnie poprzez bloga. W ogóle, jeżeli jesteś na przykład copywriterem albo początkującą osobą i chcesz pokazać swoje umiejętności, czy to jest psychotest? Czas na bloga. Tak właśnie, bo
Tak, bo mam też w książce psychotest, myślałam, że to może być to, a zaraz też do tego przejdę. No bo jeżeli chcesz pokazać, jak piszesz, no to blog jest właśnie najłatwiejszą opcją, żeby pokazać się, jak piszesz. I to jest ciekawe, że kiedy są ogłoszenia dla copywriterów, to tam potrafi się zgłosić kilkaset osób. Nie jesteś w stanie przeczytać wszystkich zgłoszeń, ale jeżeli ktoś się przybije właśnie swoją ofertą pokazaną na stronie, pokazaną inaczej, czy tym, że ty prowadzisz tę stronę, ja prowadzę swoją stronę, słuchajcie, mam wyłączone usługi. W sensie, nie, jak wejdziesz na moją stronę, nie znajdziesz zakładki, w której znajdziesz moją ofertę, bo ja jej już nie mam, bo nie chcę nowych zleceń, a mimo tego ludzie do mnie trafiają z wyszukiwarek. Czyli jeżeli zbudujesz dobrze tę stronę, będziesz ją cały czas aktualizować, no to ci ludzie będą docierać do ciebie i nie będziesz się musiała przebijać przez miliony innych ludzi. Warto występować, warto mieć ten swój profil. W książce mam psychotest przygotowany dla osób, które chciałyby zaistnieć w mediach społecznościowych, czyli żeby zastanowić się, które social medium jest dla ciebie, bo to jest tak, że nam mówią bądź wszędzie, no to bądź wszędzie, bądź na fejsie, na Pinterestie, na LinkedInie, na Twitterze, na Instagramie, na TikToku jeszcze, no to kiedy ty masz mieć na to czas? No, człowiek musiałby nie pracować, nie robić nic innego, tylko móc bywać w tych mediach społecznościowych, więc na start wybierasz jedno, wybierasz dwa. Obecnie dobrze jest być na Instagramie, bo tam te grupy czytelnicze są bardzo mile widziane. Na TikToku jest dobrze też znaleźć dużo czytelników, natomiast głównie dla literatury młodzieżowej, więc autorzy piszący dla młodzieży zdecydowanie powinni uderzyć w TikToka. To nie jest tak, że tam są tylko odbiorcy młodzi, bo jest, ta grupa wiekowa się coraz bardziej rozszerza, no natomiast tam do nich jest łatwo dotrzeć. Kanał na YouTubie jest o tyle dobry, że YouTube jest kolejną wyszukiwarką, więc łatwo tam zaistnieć ze swoimi treściami pod tym względem, że ktoś będzie szukał po hasłach kluczowych i nas tam znajdzie. Natomiast tak, jako pierwszy pewnie wybrałabym Instagram, bo też się sama najlepiej w nim odnajduję. No i niestety warto mieć konto na Facebooku, jeżeli myślimy o reklamach facebookowych. To jest ciężki temat, bo Facebook jest taki umierający. Dla mnie najlepsze jest to, że ostatnio to obserwuję, że polubię coś raz na jakimś fanpage'u, a za dwa dni dostaję odznakę najbardziej zaangażowanego fana. I to jest dla mnie przerażające, to jest znak tego, jak bardzo źle się tam dzieje. Ja nieregularnie aktualizuję ten Facebook, po prostu go nie lubię i uważam, że tam nie mam nic do roboty, ale pod kątem reklamowym warto tę stronę tam swoją mieć, bo po prostu docierasz tymi reklamami do innych. Więc Facebook, Instagram, no i to, tu właśnie sobie trzeba odpowiedzieć, w czym się dobrze czujemy, czy wolimy być w dłuższej formie wideo, krótszej formie wideo, wtedy dobieramy do tego, czy lepiej długa forma pisana, no to tutaj już zdecydowanie warto mieć tego swojego bloga, no bo na Instagramie ten licznik 2200 znaków dla mnie jest osobiście bardzo mały i ja tam ciągle dobijam do tego ostatniego. A wiecie, co jest najgorsze? Jak się przekroczy te 2200 znaków, to post się nie dodaje, znaczy dodaje się post bez opisu. To jest po prostu straszne. Zawsze kopiuj, wklej, zawsze trzeba to mieć w pamięci. Ja się dwa razy złapałam na tym, że tego nie zrobiłam i później ten powtórny post to już nie jest to samo, to już nie jest tak dobrze odtworzone, więc no więc trzeba sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, gdzie są nasi odbiorcy, gdzie my się dobrze czujemy, bo to, że odbiorcy są ok, ale też my się musimy dobrze z tym czuć, tak? Jeżeli ty się niedobrze czujesz z TikTokami, no to nie idź na siłę na TikToka, bo się zamęczysz i za chwilę się po prostu zniechęcisz, więc tak, budowanie marki w sieci właśnie warto zacząć od tego, żeby po prostu się w tej sieci pojawić. Ze stroną wystarczy strona taka prosta plus właśnie blog, bardzo polecam, później jakieś medium społecznościowe, no i trzeba być aktywnym, bo to, że sobie założymy konto, to jest jedno, ale tam trzeba być aktywnym, po pierwsze publikować własne treści, po drugie wchodzić w interakcje z tymi, którzy właśnie się odnoszą do naszych treści, no a po trzecie szukać nowych odbiorców, nie tylko reklamami, bo czasem po prostu nie chcemy inwestować jeszcze w to, ale udzielając się na profilach innych, to jest bardzo, bardzo pomocne. Właśnie mamy pytanie w temacie. Jak ważna jest regularność postów na Instagramie? Pyta Katarzyna Staniszewska, co już wiemy, dziękujemy, wiemy do kogo się zwracamy. Czy chodzi jedynie o zaznaczanie swojej obecności, czy algorytmy inaczej patrzą na osoby publikujące codziennie? Tak, algorytmy lubią regularność, wszędzie algorytmy lubią regularność, ale to też nie jest tak, że trzeba być codziennie. Można na przykład, regularność to jest też, nie wiem, trzy razy w tygodniu publikowanie na feedzie i na przykład co, nie wiem, codziennie czy co dwa dni Insta Stories. To jest regularność i no to jest dobre,
też dla ludzi, nie tylko dla algorytmów, ale też dla ludzi, że oni cały czas nas widzą, bo jeżeli my znikamy na jakiś czas, to mamy wrażenie, o Boże, wszyscy tam będą później widzieć, że mnie nie było, a tak naprawdę ludzie nie zauważają tego, bo mają 50 tysięcy innych postów codziennie do wyświetlenia i ktoś musi bardzo świadomie chcieć nas znaleźć, żeby zobaczyć, o, rzeczywiście ona nic tam nie wrzucała, więc regularność jest we wszystkim po prostu bardzo ważna. Warto nagrywać podcast. No oczywiście, że tak. Jejku, teraz mamy taką popularność podcastów, taki wybuch podcastów, że ja się tak bardzo cieszę, bo to jest, dla mnie jest to teraz moje ulubione medium, w którym się komunikuję. To znaczy ja nagrywam podcast, a potem robię z niego artykuł na bloga i on jest też opublikowany na blogu, w sensie ten podcast, więc to już jest dodatkowa treść, a łatwiej mi się gada, no łatwiej, no bardzo lubię pogadać i później z tego powstaje tekst, równie dobrze mi się pisze, ale jak napiszę, to z tego nie powstanie podcast 1:1, bo da się odczuć, które podcasty są nagrywane i czytane, więc w drugą stronę to super działa, że najpierw nagrywam, potem powstaje z tego wpis, a oprócz tego powstają z tego karuzele na przykład edukacyjne na Instagram, na LinkedIna, jakaś tam grafika na Pinteresta, czyli z tego jednego materiału powstaje coś więcej i ja na przykład ostatnio zaczęłam regularnie tworzyć i mam sponsora podcastu, to jest dla mnie najciekawsze, że zgłosiła się firma, którą ja bardzo lubię, z której narzędzia korzystam i która zgłosiła się do mnie, że zasponsoruje kilka odcinków podcastu, więc widać, że to medium też się rozwija i inni to zauważają, bo coraz większy potencjał reklamowy też jest w tym. Nie chcę mówić tylko o komercjalizacji, bo to nie o to chodzi, bo ja w ogóle wcześniej o tym nie myślałam, że ktokolwiek będzie mi płacił za to, że się pojawi w podcaście, no ale to jest też troszeczkę inna historia, bo my kiedyś współpracowaliśmy, to znaczy ja opublikowałam dla niego, bo to jest pan, który ma firmę, wpis u siebie na blogu, ale od razu wiedziałam, że on nie będzie mógł mi zapłacić tyle, ile normalnie mi płacą inni, więc się umówiliśmy, że on zapłaci 5 dych na schronisko lokalne w moim mieście, no a ja w zamian za to opublikuję wpis. No i teraz wrócił po latach i teraz już stać go na to, żeby zasponsorować mi podcast na tej zasadzie, więc 8 odcinków tam jest opłaconych, to też pozwala mi regularniej nagrywać. Teraz zadam w zasadzie jedno z ostatnich już moich pytań, zanim przejdę do pozostałych pytań oglądających nasze spotkanie. Ja przypomnę tylko, że mnóstwo praktycznych wskazówek, ćwiczeń i ogrom wiedzy, piorunujący wręcz, znajduje się w książce Klaudyny Pisz, publikuj, działać. Jak tworzyć skuteczne treści w internecie? Książkę można kupić. Ja teraz bym cię, Klaudyna, poprosiła, to będzie trudne, o 3 wskazówki takie, tylko 3, ty masz ich pewnie 300, ale jakbyś miała wybrać 3, jak napisać tekst, który wysadzi czytelnika z papci, co by to było? Często mówię się mówi papcie, to jest taka ciekawostka językowa regionalna. Tak, oj, dobra, poczekaj, 3 wskazówki, matko boska, to ciężkie. Myślę, że przede wszystkim nie ma się co silić na kreatywność. To jest ciekawe, że zawód copywritera w ogóle kojarzy się bardzo z kreatywnością, a tak naprawdę tam inne rzeczy są ważne. Więc nie ma się co siedzieć na kreatywność, ale warto być tam sobą. Ja bardzo polecam być po prostu sobą i oddać cząstkę siebie do tego tekstu, bo wtedy on ma ten indywidualny charakter i to jest bardzo ważne. Jeżeli teksty mają coś z nas, ten, nie wiem, włożone to serce, włożone te dusze, czy to poczucie humoru, którym się odznaczamy, fajnie, jak ono gdzieś tam się kryje w tekście, bo prawda i szczerość są po prostu wartościowe. Inna rzecz, no to są jakieś wskazówki techniczne, tak, językowo, że, nie wiem, bez błędów, żeby pisać albo żeby stosować właściwe formy, no to już są takie bardziej wskazówki, które znajdziesz właśnie na przykład w mojej książce, albo w Magii Słów, bardzo polecam też książkę Magia Słów, która zawiera bardzo dużo porad właśnie językowych, takich stricte językowych, zabiegów językowych, które pomogą w tym, żeby tworzyć tekst bardziej czytelny, tak, bardziej przyjazny dla użytkownika. No i ja bym spróbowała zaskakiwać, bo bardzo fajnie jest, to też zależy oczywiście jaki to jest tekst, bo jak to jest opis na stronę firmową, nie, to też się da fajnie zrobić, ale to już storytelling. Ja bardzo lubię korzystać z zasad storytellingu, tworząc te opowieści firmowe i tam pamiętając o tym, że ważny jest odbiorca, a nie ważny jestem ja. To jest paradoks taki. Niby przedstawiasz siebie, niby przedstawiasz firmę, ale masz to zrobić w taki sposób, żeby ta osoba czuła, że od razu ją czymś przekonujesz, tak? Czyli bez klepania samymi suchymi faktami, tylko tym, co mu dajesz, tym produktem, tą swoją działalnością, czymkolwiek, bo ludzie lubią po prostu, jak się mówi do nich, o nich i jak od razu widzą korzyści, a nie kolejną suchą historię opartą na tych samych frazesach. A gdy piszesz powieść, to jednocześnie ją redagujesz?
Nie, w życiu. Dzisiaj znowu, w dzisiejszej dyskusji na Instagramie też się do tego odnosiłam i mówię też o tym w swojej książce, to jest jedna z rad. Absolutnie nie wolno redagować od razu. Niezależnie, czy tworzysz krótki artykuł, czy tworzysz powieść, wyłączasz wewnętrznego redaktora natychmiast, bo to cię blokuje w pisaniu. I absolutnie nie. Jeżeli mamy z tym problem, bo niektórzy mają z tym problem, że chcą sami siebie poprawiać, to ja polecam włączyć na przykład timer na, nie wiem, 15-30 minut i przez te 15 minut piszesz ciągiem i w ogóle nie zwracasz na nic uwagi. Jeżeli masz te potrzeby, żeby po sobie poprawiać, no to poprawiaj to po tym kwadransie, tak? Czy po tych 30 minutach. Bo redagowanie na bieżąco, no to jest po prostu najprostsza droga do tego, żeby sobie samemu rzucać kłody pod nogi. Klaudyna, bardzo, 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 bardzo Ci dziękuję za fantastyczny wieczór, który mogłam z Tobą spędzić. Szybko zleciało, jejku, już ponad godzinę. Właśnie bardzo szybko. Ja nie wiem, przed chwilą tutaj usiadłam na kanapie i już się zrobiła ponad godzina. Bardzo Ci dziękuję za takie spektrum spektakularnej wiedzy z różnych dziedzin, którą nam dzisiaj zaserwowałaś. Użytkownicy też dziękują. My również Wam dziękujemy, że byliście, że przyszliście. Spotkanie będzie można jeszcze później obejrzeć na grupie, więc serdecznie wszystkim dziękuję i myślę, że widzimy się w kolejnym spotkaniu w grupie, a Klaudynę można znaleźć na jej Instagramie, blogu i gdzie jeszcze? O, wszędzie, na Twitterze, na LinkedInie, w podcaście Zacznijmy od słowa, ale polecam Instagram, no tam jest centrum dowodzenia, z którego znajdziecie linki wszędzie indziej, więc zapraszam.